Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 5 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w Piśmie Świętym jest mnóstwo różnych fragmentów, które mówią o uczuciach Pana Jezusa. Mówią, kiedy Jezus był zasmucony, kiedy był zirytowany niedowiarstwem uczestników Jego nauczania i Jego uzdrawiania. Ale czy Jezus się śmiał, czy Jezus się uśmiechał? Myślę, że na pewno się nie wyśmiewał z nikogo, ale pewnie śmiał się i pewnie radował się z wielu różnych rzeczy. A dzisiejszy fragment z Ewangelii właśnie mówi o jednym z takich momentów, kiedy Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Ale co było powodem tej radości Pana Jezusa? Otóż gdybyście wzięli dzisiaj do ręki swoje własne Biblię, to zauważylibyście, że przed tym fragmentem, który jest przeznaczony na dzisiejszy dzień do czytania w Kościele, jest również o radości apostołów, a właściwie jego uczniów. 72 wróciło z pracy ewangelizacyjnej i niesamowicie się cieszyli z tego powodu, że nawet złe duchy im się poddawały, dlatego że byli uzbrojeni tą mocą Pana Jezusa, mocą z wysoka. Natomiast Jezus rozradował się dzisiaj, dlatego że zobaczył kolejny raz, że tajemnice Królestwa zostały zakryte przed mądrymi i roztropnymi, a objawione ludziom prostym. Kochani, krytyka Pana Jezusa wobec uczonych w Piśmie i faryzeuszów nie oznacza odrzucenie intelektualnego wysiłku poznawania Pana Boga, albo też, co za tym idzie, pracy nad sobą. To wszystko jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Według podania biblijnego, jeśli ktoś chce poznać Boga, to musi wejść w relację z Nim. Nie tyle intelektualnie opanować wszystkie Jego słowa czy wszystkie przykazania, ale musi wejść w relację, w tę bliskość z Panem Bogiem. Na tym polega poznanie Boga. Pan Jezus wielokrotnie stawiał dziecko jako wzór podejścia człowieka do Pana Boga. Taka relacja synowska, tata i syn. Nie taka relacja pan i sługa, który z lęku musi wykonać jakieś przepisy, ale dlatego, że kocha, że nie chce sprawić przykrości swojemu ojcu. Chce, żeby jego ojciec się rozradował. I właśnie dzisiaj, kiedy mówimy o tej radości Pana Jezusa, mam do Was propozycję. Zróbcie coś, żeby Pan Bóg się dzisiaj uśmiechnął do Was. Znaczy, On cały czas pewnie z taką pogodą ducha podchodzi do każdego człowieka, ale żeby dzisiaj rozradował się, bo zrobicie coś dobrego. Nie dlatego, że tak trzeba, że tak musicie, ale naprawdę chcecie, żeby Panu Bogu sprawić taką radość. Być może to, że podejdziesz do drugiego człowieka, jemu sprawisz radość. Sprawisz, że może ktoś, kto dzisiaj będzie miał taką posępną minę i będzie taki zupełnie skapciały, bo świat mu się zawalił, podejdziesz z sercem, ze zrozumieniem. Być może to będzie powodem takiej radości, bo przecież Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc rozraduj dzisiaj jakiegoś bliźniego i w ten sposób Pan Bóg się do ciebie uśmiechnie. I nie żałuj swojego uśmiechu. Nie miej takiej posępnej miny. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi o to, żeby udawać, żeby zakładać jakąś maskę. Ale jeżeli możesz się uśmiechnąć, to po prostu to zrób, chociaż nawet by to nie wiem ile kosztowało. Pamiętam, że kiedyś do matki Teresy z Kalkuty podeszło młode małżeństwo zaraz po ślubie i poprosili jakąś dobrą radę. Myśleli, że matka Teresa da im jakąś taką pobożną maksymę. A ona powiedziała coś bardzo prostego. Uśmiechajcie się do siebie. Nie tylko wtedy, kiedy będą kamery, kiedy będą zdjęcia robione, ale wtedy, kiedy będziecie w czterech ścianach, wtedy również uśmiechajcie się do siebie. Kochani, chciałbym zaproponować, aby dzisiejszy dzień był dniem uśmiechu. Oczywiście nie znajdziecie tego w żadnym kalendarzu czy w jakimś terminarzu, ani sztuczna inteligencja Wam o tym nie powie. Natomiast dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Oczywiście są takie różne małe radości, kiedy komuś opowiemy jakiś dowcip przyzwoity, kiedy do kogoś się uśmiechniemy, damy jakiś prezencik. Są to takie małe radostki, które są takim wstępem do takiej głębokiej radości, którą Pan Bóg daje. Bo ta głęboka radość, ona trwa wiecznie. Ona nie jest krótkotrwała. Nie ma jakiejś takiej daty przydatności, a później jest przeterminowana. Pan Bóg daje taką radość, która nawet jest radością w momencie, kiedy gdzieś tam możesz fizycznie cierpieć. To jednak jest taka radość, która daje ci taki pokój serca. Wiesz o tym, że Bóg patrzy na ciebie i Bóg cieszy się twoją osobą. Życzę tobie, abyś dzisiejszy dzień przeżyła jako dzień uśmiechu, dzień radości Bożej.
przyjmijcie teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.